No niestety, w trakcie sezonu nie ma do końca czasu na tą stronę edukacyjną, że tak powiem. Także po sezonie jest chwila, to trzeba nadrabiać te zaległości, trzeba walczyć o to, żeby ten licencjat w tym sezonie obronić i poza jakimiś tam osiągnięciami sportowymi można się było jeszcze czym innym pochwalić. Studiuję na co dzień na WF-ie w Katowicach, są to studia dzienne. Będę się bronił na kierunku zarządzanie sportem, także pozdrawiam wszystkich moich wykładowców. Może będzie łatwiej teraz. Myślę, że będę czerpał garściami, bo nie mam tutaj nic do stracenia. Przyjeżdżam pokazać się trenerowi. Mam nadzieję, że dostanę jakąś szansę na granie. Jeżeli dostanę, to będę starał się po prostu pokazać jak najlepiej i zrobić wszystko, żeby trener gdzieś mnie zapamiętał w jakiejś dłuższej perspektywie. Przez ostatni sezon gdzieś tam trener klubowy Roberto Santilli i Vital Heinen w rozmowach powtarzali mi, że libero i rozgrywający to są dwie takie pozycje, w których z każdym rokiem zawodnicy tylko stają się lepsi, że u nich gdzieś tam ten aspekt fizyczny czasem może zostać pominięty, że można grać bardzo długo i z wiekiem tylko zyskiwać, a nie tracić na wartości. Ja bym postawił na taką czwórkę, bo mogło być zdecydowanie lepiej. Niby cel, którym był dla nas medal w tym sezonie, został osiągnięty, ale gdzieś w trakcie sezonu zaczęliśmy liczyć na coś więcej, to więcej było na wyciągnięcie ręki. Niestety koniec końców nie udało się po to sięgnąć, aczkolwiek tak jak mówię, dobry, bo cel, którym był medal, został osiągnięty.